brygadier Jarosław Jarczewski, dowódca jednostki ratowniczo gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Proszę powiedzieć, co się tutaj wydarzyło. Mieliśmy do czynienia z pożarem mieszkania na drugim piętrze, mieszkanie trzypokojowe. Pożar powstał prawdopodobnie w przedpokoju. Poparzeniu uległa jedna osoba, która przebywa w tym mieszkaniu. A w jakim ona jest stanie? Jest poparzona, trudno mi powiedzieć jednoznacznie, określić stan poszkodowanej. No, była poparzona, był to mężczyzna w wieku średnim. Został zabrany przez karetkę ratunkową. A jakie działania teraz prowadzicie w tym miejscu? W tej chwili zabezpieczamy miejsce pożaru i prowadzimy prace rozbiórkowe, żeby nie dopuścić do powstania kolejnego pożaru. A wstępna przyczyna pożaru? Nie jestem w stanie jednoznacznie określić, jaka jest. Ile osób było w mieszkaniu? Znaleźliśmy jedną osobę, która przebywała w tym mieszkaniu. Przytomna czy nie? Była przytomna. Ja spałam i obudziłam się ten hałas niesamowity. Mhm. Straży pożarnej? Nie, już tu cała ulica była obstawiona policją przede wszystkim. Karetki stały. No nie przepuszczali w ogóle nikogo.